Dzień Kobiet w gminie Pińczów obchodzony jest bardzo uroczyście. Gminne uroczystości zaplanowane były na dzisiaj w Unikowie, Młodzawach, Pasturce i Chruścicach. W tej chwili jesteśmy w Młodzawach. Paniom, witam serdecznie wszystkich, natomiast głos przekazuję najważniejszej osobie na wsi, naszemu sołtysowi, panu Zdzisiowi Midrowi. Dziękuję bardzo. Otwieram uroczyste święto Wieczór Kobiet, na które serdecznie witam pana burmistrza Włodzimierza Badurocha. Serdecznie witam. Witam pani dyrektor szkoły podstawowej Młodzawa. Witam pani prezes Stowarzyszenia Nasza Przyszłość. Witam panie nauczycielki. Witam sołtysy. Kolega sołtysa Rutkowskiego, Młodzawy Małe. Serdecznie witam kolegę sołtysa Mozgawy, już taka Zygmuła. Serdecznie witam sołtyskę z Młodza, z Zakrzewa. Witam kolegę sołtysa Henryka Pęczniaka z Gubeja. Witam wszystkie panie serdecznie, witam wszystkich. Witam media serdecznie. Witam panie prezes, pani przewodnicząca koła gospodyń wiejskich z Błazowa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie, dzisiejsze spotkanie. Jak widać, mamy tu pani z Młodzawy Małych i z Dużych i z szkoły, tak? I z Zakrzewa. I z Zakrzewa i dalej. I z Bugaja. I z Bugawy. Także cieszę się, że to są wszyscy razem, że tak się integrujecie w tym miejscu, w centrum. Jak to chyba to jest szkoła, tak? Szkoła dalej cementuje, zbliża te miejscowości, co jest bardzo ważne. Też się cieszę, że to mogę być z panią. Dziękuję za to, że pani prezes się zdecydowała to zorganizować wspólnie chyba z paniami z Koła Gospodyń Wiejskich. Tak, oczywiście. I wspólnie z panią dyrektor. Tak. Wspieramy się wzajemnie. Cieszymy się, tak. A zwłaszcza wizualne wsparcie. To dzieje się dużo tu w Młodzawie, jak widać. Powstało nowe stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich. Działa bardzo prężnie. Jak widać, są pierwsze efekty. To pięknie stół przystrojony. Nie wiem, naprawdę czuję się jak na wielkim, fajnym balu, także gratuluję tego. Tam cię cieszy to. Proszę, a tam jest główna pani. Przystrojenie, no właśnie, pięknie przystrojone. Ja też w gminie też się chciałem tych życzeń, które usłyszeliśmy od pana starosty, gminy samorządu, miasta i gminy Pińczówskim. Panią życzę oczywiście dużo uśmiechu, radości, zadowolenia, dużo miłości, jak najmniej zmartwień. I takiego właśnie humoru jak dzisiaj, żeby przez cały rok my, mężczyźni, to jest smutni jak kolega, tylko że z wami, żeby wasze święto trwało przez cały właściwie rok. Ja mówiłem tak, że kiedyś to wyczytałem takie fajne, to można powiedzieć taką jakby, chyba to jest anegdotka, która mówi, że kiedy udany jest związek mężczyzny z kobietą? Wtedy, kiedy żona nie interesuje, skąd się biorą pieniądze. A mąż nie interesuje go w ogóle, jak te pieniądze są wydawane, także można wie lepiej jak wydać te pieniądze. I tak właśnie w tym dniu, taka refleksja, jak to jest z tym małżeństwem, z tym właśnie naszymi wspólnymi relacjami między mężem a żoną. Ja tutaj z kolegą Brzezichem już na pewno mamy takie już pewnie przekonanie życiowe, że w pewnym wieku mężczyzna, to już jak mówił pan profesor Bielecki, nie musi mieć racji, tak? Wystarczy, że ma w domu święty spokój. Z czego wam oczywiście panowie życzę, a panią też takiego właśnie... Też się przyda święty spokój. Potem były kwiaty i życzenia od pana burmistrza i od wszystkich panów. Trzeba tu gratulować koło gospodyń wiejskich w Młodzawach oraz całej społeczności, która jak widać integruje bardzo w Młodzawach całą okoliczną społeczność, tworząc z Młodzaw centrum dla Zakrzowa, Bugaja, nawet Mozgawy. Gdzie on idzie? Tam, gdzie on idzie.
Trzeba pogratulować społeczności Młodza w integracji z okolicznymi miejscowościami, z Mozgawą, z Bugajem, z Zakrzowem. Na tych zdjęciach widać ewidentnie efekty współpracy. I tak trzeba trzymać ponadregionalne myślenie zwycięża, co widać zdecydowanie we współpracy sołtysów rejonu młodzawskiego. A kiedy ma 15 lat, ogląda się w lustrze i widzi obrzydliwą siostrę przyrodnią Kopciuszkę. Mamo, przecież tak nie mogę pójść do szkoły. Kiedy ma 20 lat, ogląda się w lustrze i widzi. Widzi się za grubą, za chudą, za niską, za wysoką, ale wychodzi z domu. Opatrzenie w lustrze po prostu zakłada kropki, kapelusz i wychodzi z domu, żeby czerpać radość i przyjemność ze święta. Tasak do mięsa, kompres i kieliszek wina lub czystej. Dokąd tak biegnie? Czy nie jest zmęczona? Ależ nie, tylko trochę. Bardzo nic nie szkodzi. Trudno było wyjść z tak przyjemnego spotkania. No niestety nie można pogodzić równolegle spotkań w Mikowie, Młodzawach, Pasturce i w Kruśnicach. Chyba tylko zdążymy jeszcze tylko do Pasturki. Mamy Pasturkę. Tu się dużo dzieje, ale to się dzieje dobrze, ponieważ jak widać są remonty, tak? Budują się chodniki. Są problemy, które na bieżąco rozwiązujemy. Także w imieniu własnym samorządu miasta gminy Pińczów, radnych Rady Miejskiej, składam wszystkim paniom życzenia Ci dużo uśmiechu, radości, zdrowia, pomyślności, abyście cały rok tak właśnie świętowały, żebyście były zdrowe, uśmiechnięte, radosne. Dziękuję bardzo. Jakbyś tak mi kolego pomógł, to już kiedyś. Proszę bardzo, kolejnego samorządu. O, jest! Dziękuję bardzo. Znajomy, tak?
Panie sołtys, sypią do dobrego, z wytrwałości, jak wiele mówiłem, że to będzie radnie. Dziękuję panu za tę pracę. Proszę bardzo. Dziękuję. No i pani też sypią do dobrego, z wytrwałości. Dawno nie było tak. Sypią się wygra. I tak minęły sołeckie święta kobiet. No szkoda, że nie rozkładamy go na większą ilość dni, no bo one się nakładają i a z automatu no, nie jest to możliwe, żeby wszystkie imprezy zobaczyć w ciągu jednego dnia. Na szczęście kolejne imprezy przed nami, a kobiety możemy czcić cały rok.